Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku z wyzwań z gry Spintires Mudrunner, czy coś tego typu. Nie mam DLC jeszcze, nagrywam to później niż tamten odcinek, który dostaliście przedtem. Tamten przedtem nagrywałem te pierwsze. Akurat tak chciałem znowu pograć Spintiresa i no, dobra. Co tu mamy? Operacje dźwigowe. Aha, dobra, czyli będzie ciasno, coś czuję. Użyj żurawia leśnego, aby zabrać, załadować kłody. Nie zniszcz żadnego drewnianego płotu. Ukończ wyzwanie bez używania blokady mechanizmu różnicowego. O nie, ale challenge. Dobra, spróbujemy. Może będzie za pierwszym razem, fajnie by było. Bez używania blokady mechanizmu różnicowego. Dobra, teraz tak się... Teraz tak, bo A to jest blokada mechanizmu różnicowego, czyli blokada dyferencjału. Więc na pewno wszystkie chyba mogę używać. I co ja tu jeszcze mam? Nie mam kamery. Dobra, to była ta kamera. Generalnie no nie grałem długo niż mówiłem i nie pamiętam parę rzeczy. No. Nie zniszczy się niczego. Co usta? No fajnie. To już wiem dlaczego, bo nie muszę się tego drugiego. Nie będę robił takiego sobie dodatkowego challenge'a w postaci zrób to w środku. Wystarczająco dużo mam challenge'y. Gdzie były? No nie, rozwaliłem płot. Z resetu, tak. Okay, dobra, teraz pójdzie szybciej. Teraz wiem, o co chodzi. Czyli muszę pamiętać, że... Nie rozumiem to dzika rosja w ogóle. Ale ja bym troszkę bardziej zadbał o drogę, w której jeżdżę. Czy jakimkolwiek głupkiem bym jeździł. Okej, okay. Bym się zmieścił. No nie będzie to nic. Dobra,
Ale ja go nie dotknąłem. No co, no on się bezprzewodowo rozwala? No co za dziwny płot. Tryb zaawansowany. Dobra, gdzie to? Cześć, co to robi? Już jest żurawa, by zebrać kłody i umieścić się. Aha, dobra. Dobra. Gdzie był? Tak, z ciekawości. Aha! Wymusznie widzę. Okej, dobra. Halo. Ale nie widzę, gdzie ma być ta strefa. Nie na płacę? Kolejną kłodę, fajnie. Nóż. Dobra, pałka jest. Okay.
ty, Boże, wszystko. Dziwne to wyzwanie. Ach, dobra, już pierwsze ten błot. Spróbuję to. Nie zrobić się sam, niech nie działa. Boże, kolego. Dobra, V. Szósteczka. Chwileczka. Okej. Dobra, i piąteczka. Dobrze. Źle. To było to pole, to było. Dobra, piąteczka. Tu, piąteczka. Dobra. Pałka. Co teraz? Są na pacy. Nie ma więcej. No już kurde, są na pace obie. No gdzie jeszcze? O Boże! No chyba was podzięło.
Dobra, o nie, tu ich jest więcej. Dobra, piątka. Zebrało obie. On za mało płynnie chodzi między nami. To obracanie jest trochę zbyt gwałtowne. No ale dobra, uznajmy, to tak miało być w końcu. To jest stary. Czemu ja nie mogę się obrócić? Aha! Dobra, ale co teraz? Mam je na pacę, w stanie taki 2x10. Gdzie tu mam mapę tutaj? No i co teraz? Ale czyli już po tym nie zrobię. A dobra, szybko nie powiedzieć. I podejść pod kolejną kłódę. No nie widzę tu już więcej kłódy. Już mamy stref, która pokazuje. Właśnie, no, ale czy jestem w stanie? No serio, nie zaliczyło mi tego. Aha, czyli tylko tam zaliczyło. Tutaj nie zaliczyło i tych dwóch nie zaliczyło. Dobra, super. Wow, no nie spodziewałem się, że ta gra jest aż taka popieprzona. No dobra, czwóreczka. Go feathers and see this too.
Dobra, czyli jeszcze jedna, okej. Nie miałem do czego zrobić, mało ważne. Po co komu podpory? Nie są tylko potrzebne. Tak. I piąteczka. I fałka. I fałka. Jak to? Dobra, tej nie zaliczyłem jeszcze. To tak to miało działać. Spoko. Dobra. Idziemy. Dobra, zrobimy to. Nie zrobimy tego jeszcze raz. No, zrobię to sobie jeszcze raz pomiędzy odcinkiem, ale żeby nie rozwalić tych płotów, żeby was oczywiście nie zanudzać. No mamy dwie gwiazdki, no ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. 21 minut, mam nadzieję, że wam się spodobało to maile mini. No i co, trzymajcie się, do następnego, do innych serii, no cześć i pa pa!